Gość poranka. Witam serdecznie, nazywam się Michał Szydlecki. Dziś moim Państwa gościem poranka jest pani Patrycja Grecka, inicjatorka akcji Muzyką Kawa Słodzona. Witam serdecznie. Witam, panie Michale. Już za chwilkę czwarta edycja koncertu z tej serii. Proszę powiedzieć, co płotczan fanów muzyki czeka? Tym razem zagości w sali koncertowej Domu Darmstadt, tak? Zagości Teruhisa Hiraki, mój gość z Japonii. A wraz z nim Gonzalo Alvarez Perez, który jest hiszpańskim pianistą. My wszyscy spotkaliśmy się w ośrodku holenderskim Wyższej Uczelni Artystycznej Maastricht i tam, że tak powiem, właściwie stamtąd jest moja inspiracja całego cyklu. Nazwiska, które pani przytoczyła, mogą się wydawać troszkę egzotyczne, więc proszę powiedzieć, co to za muzykę usłyszymy? Wszelcy artyści, którzy pojawiają się podczas mojego cyklu, to są artyści, wykonawcy muzyki klasycznej głównie. Natomiast faktycznie Teruhisa Hiraki, który akurat tutaj będzie grał rzeczywiście silnie naznaczoną muzyką klasyczną repertuar, czyli właśnie i Mozart, i Beethoven, i Elgar, ale on rzeczywiście jest dość dużą osobowością, on ma absolutnie odwagę wychodzić poza ramy klasyczne. To jest tak zwany crossover, co on potrafi często zaprezentować na swoich recitalach. Mam wielki szacunek do jego muzycznej osobowości. Dlatego też moje zaproszenie właśnie dla Teruhisa Hiraki. Super. Mówi pani o tym, jaką muzykę możemy słyszeć podczas cyklu koncertów, tak. Ale to może wróćmy się do początku i przypomnijmy naszym słuchaczom, czym ten cykl tak naprawdę jest. Tak, to jest, no przede wszystkim jednak podkreślam, ja uwielbiam gromadzić ze sobą ludzi. W ogóle lubię kontakt z ludźmi, przyznaję się szczerze. I dlatego jest to dla mnie sposób... stworzenie okoliczności do tego, żeby ludzie ze sobą mogli się spotkać. Oczywiście na bazie muzyki klasycznej, ponieważ w tym kierunku zostałam wykształcona i właśnie muzyką Kawa Słodzona, to cykl prestiżowy związany z recitalami kameralnymi muzyki klasycznej kameralnej. Więc właśnie taka idea zaprezentowania czegoś, czego jeszcze tutaj na rynku płockim u nas nie było i udało się to wprowadzić w życie właśnie w roku 2016 w 5 odsłonach. Teraz jest 4 odsłona właśnie 9 października. Muzyka klasyczna tak naprawdę w Płocku jest traktowana troszkę po macoszemu. Skąd więc czerpie pani inspirację? Dziękuję serdecznie. Przyznam szczerze, inspiracja była bardzo silna, naznaczona faktycznie Holandią. Tam miałam kilka okoliczności obserwowania, jak to wygląda na najwyższym poziomie. Również ambasady, nasza wspaniała ambasada polska w Holandii, w Hadze, która też przygotowała mnie w takim zakresie, ale również hotele wspaniałe, które ja, no powiem tak, kolokwialnie podglądałam, ich estetykę, ich elegancję podania jakiegokolwiek produktu, a w tym wypadku akurat ja podam produkt, jakim jest muzyka. I rzeczywiście to Holandia była wielką inspiracją. Natomiast cały czas jest bardzo płynny. Myślę, że ja też się bardzo zmieniłam w przeciągu tego roku i ciągle mam nowe inspiracje, przyznaję szczerze, a w tej chwili głównie dedykuję i rzeczywiście czerpię emocje i energię od moich uczniów wspaniałych, których posiadam zarówno i tu w Płocku, jak i w Gombinie, jak i w Warszawie w tej chwili. I szczerze powiedziawszy, te młode pokolenie, ci wspaniali młodzi ludzie, no są moim wielkim, wielkim motorem do pracy. Dla nich naprawdę warto. Jakby pan, panie Michale, zobaczył ich entuzjazm i ich chęć poznania w ogóle, odkrywania w ogóle sztuki, muzyki, ale też ich ciepło jest, to tak jak Dostojewski mówił, prawda, że przebywanie z dziećmi leczy duszę i faktycznie tak jest. A muzyka też duszę przecież koi. Proszę powiedzieć, co dalej nas czeka z tym cyklem? Ja wierzę ogromnie w ogóle, że cykl bardzo zainteresował, to znaczy czytam tak naszą
naszą publiczność, zainteresował publikę płocką i mam nadzieję, że cykl będzie miał kontynuację w kolejnym roku. Natomiast jeszcze w tej tegorocznej odsłonie oczekuję na holenderskiego pianistę Tobiasa Borsboma, który już 4 grudnia zagra recital fortepianowy tym razem. Dotychczas zwykle to były, ponieważ jestem naznaczona skrzypcami, kocham je ogromnie i dlatego tu głównie skrzypkowie. Jednokrotnie był wiolonczelista i wiolonczelowy recital, tym razem w grudniu fortepianowy i właśnie ku pianistyce się kieruję. Mówi pani o sukcesie cyklu. Czy wobec tego sala, dosyć mała sala domu Darmstadt, nie jest właśnie za mała dla potrzeb cyklu? No, mi się ogromnie podoba właśnie ta prestiżowość, ten kameralny nastrój tej sali. No, kameralistyka właśnie tego nastroju potrzebuje. I przyznam szczerze, to znowu kieruję swoje myśli do Holandii, gdzie obserwowałam, jak właśnie w antrakcie, w przerwie koncertowej, jak ludzie po prostu spotkali się w takim małym, wbrew pozorom, małym gronie, ale ludzi naprawdę gdzieś tam wyselekcjonowani właśnie tą muzyką i właśnie popijali. Akurat tam na warunkach holenderskich winko, natomiast ja serdecznie zapraszam na wspaniałą kawę i naprawdę silnie wyselekcjonowaną. Co daje artyście taka kameralność? Wielką inspiracją jest bliski kontakt z publiką. Ja generalnie, też nauczona właśnie w Holandii, bardzo zabiegam o bliskość z publicznością. Moi artyści nie boją się publiczności, nie tworzymy dystansu. My właśnie ten dystans chcemy burzyć. Przyznam szczerze, że Teruhisa Sahiraki też jest bardzo otwarty na publiczność. Oczekujemy, ja oczekuję na ich przyjazd. Oni też silnie przeżywają emocjonalnie ten przyjazd do Polski. Myślę, że są pod wrażeniem, jak ich chcemy tutaj ugościć, ponieważ wszystko już jest dopięte na ostatni guzik, już jest kierowca oczekujący, są hotele, są restauratorzy, którzy ich wspaniale po polsku ugoszczą. Także gość dom, Bóg w dom. Dokładnie tak jest, myślę, w tym także przypadku. Czas powoli zmierza do końca, dlatego muszę poprosić o takie zaproszenie naszych słuchaczy do przyjścia i posłuchania. Moi kochani, moi drodzy płotczanie, zapraszam Państwa serdecznie już 9 października w domu Darmstadt o godzinie 19:00 odbędzie się 4. recital muzyki klasycznej, tym razem skrzypek Teruhisa Sahiraki. Serdecznie zapraszam. My oczywiście do tych zaproszeń się dołączamy i ja dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gość poranka.